Rozmowa dnia. Radosław Podsiadły, dzień dobry. Gościem Radia Kielce jest senator Krzysztof Słoń sprawa Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie senatorze. Dzień dobry panie redaktorze. Witam słuchaczy Radia Kielce. Panie senatorze, rewolucja się wydarzy prawdopodobnie na liście Koalicji Obywatelskiej Świętokrzyskiej, liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, bo ma się na niej znaleźć Roman Giertych na ostatnim miejscu, a to oznacza, że ktoś musi wypaść. Wie pan już może kto? No, są jakieś przecieki? Mają z tym problem. Póki co na zaprezentowanej liście Koalicji Obywatelskiej był pan poseł Cyrański. A zatem no, ta zmiana, ta rewolucja dotknie chyba jego najbardziej. Panie senatorze, Roman Giertych, postać znana w polityce, czy wiarygodna? No, to już chyba mniej. Ta wolta, której dokonał od szefa LPR-u skrajnie prawicowego, można powiedzieć, do obrońcy tzw. opozycji demokratycznej, czyli między innymi koalicji obywatelskiej, o wiarygodności chyba nie świadczy. Najmniej. Powiem tak. Roman Giertych, przez to, że jest postacią znaną i poznaną w polityce jest niewiarygodny. Udowodnił to przez lata swojego funkcjonowania. Yy, można powiedzieć, yy, że yy, no był związany z różnymi ugrupowaniami, niektóre tworzył. Yy, od sasa do lasa można by powiedzieć. Yy, rzeczywiście kiedyś yy, mógł zwieść te yy, prawicowo. Ultraprawicową część naszego społeczeństwa, również z elementami chrześcijańskimi. Natomiast szybko okazało się, że to była tylko trampolina, po to, żeby nazwisko młodego Giertycha wypromować. Później zdecydowanie się to wszystko odwróciło. No cóż, to jest z całą pewnością jeden z elementów tych sztuczek, które stosuje w tej chwili Donald, Donald Tusk ze zręcznością prestigadora, mami tych wszystkich, którzy otaczają go w czasie tych jego wystąpień publicznych. Myślę też, że to jest też element tego, jak można sobie Urządzać żarty. Niektórzy wręcz mówią, że kpiny z demokracji. W ten sposób nie podchodzi się do bardzo istotnego procesu demokratycznego, jakim są wybory. To w tej chwili rzeczywiście przypomina jakieś, jakieś targowisko próżności jednego człowieka, który działając na, na podświadomość, działając na, na pewne instynkty ludzi, z którymi się styka, realizuje swoją politykę. Bardzo charakterystyczne jest to, że Donald Tusk ogłaszając te decyzje o umieszczeniu Romana Giertycha na świętokrzyskiej liście kandydatów do sejmu nie powiedział wybraliśmy, wskazaliśmy, postanowiliśmy, mam na myśli kolektywne działanie, tylko ja daję ci, mówiąc do Jarosława Kaczyńskiego, Romana Giertycha w ten właśnie sposób działa na, na swoich zwolenników, na ich zachowania polityczne, rzeczywiście odnosząc się do Jarosława Kaczyńskiego. Przyzwyczaił nas do tego ten kampanijny trefniś, że wszystko właściwie to, co robi i co mówi odnosi do Jarosława Kaczyńskiego, do męża stanu i do Prawa i Sprawiedliwości. przyzwyczaj się, że koalicja obywatelska nie potrafi wygenerować konkretnych elementów swojego programu, tylko neguje to, co robi, bądź proponuje Prawo i Sprawiedliwość, ewentualnie się pod to podpina, tak bardzo zręcznie, tak działając w podświadomości, że byliśmy za tym, że zrobiliśmy wszystko, przygotowaliśmy teren do tego, to myśmy doprowadzili do takiej doskonałej sytuacji gospodarczej, że Teraz PiS może prowadzić to rozdawnictwo. I teraz też daje Romana Giertycha, pewnie po to, żeby zapewnić mu immunitet poselski, a odnosi się do Jarosława Kaczyńskiego. Jeszcze rozbawił mnie wczoraj do, prawie, że do łez, gdy powiedział, że dajemy tutaj Romana Giertycha, bo Roman Giertych ma, ma, ma wiedzę o Jarosławie Kaczyńskim. To tak, drodzy słuchacze, jakby powiedział, że do tej pory pan Rom Roman Giertych coś wiedział o Jarosławie Kaczyńskim, a tego nie powiedział przez te lata. No, no jest to naprawdę bardzo, bardzo radosne, bardzo wesołe. Skoro jesteśmy przy kwestiach programowych, to wróćmy do naszego regionu. Właściwie pozostaniemy w naszym regionie, ale przejdźmy do programu. 9 września Prawo i Sprawiedliwość ma w Końskich przedstawić swoje założenia programowe. Końskie to jest miejsce symboliczne. To miejsce, które kiedyś nawet jeden z liderów Platformy Obywatelskiej uznał jako pewien probierz popularności politycznej i wyniku wyborczego. Wybory wygrywa się w Końskich. Dobrze też, żeby w Końskich, w mieście nie za dużym, nie za małym, takim średnim, takim do Polaków, takim, z którego wypowiedziany głos trafi do. Do wszystkich i do mieszkańców Pomorza i do mieszkańców Podhala do tych wszystkich którzy liczą że Polska będzie domem dla wszystkich a zatem Końskie to dobre miejsce żeby przedstawić program i ten program który przed nami do realizacji i w tej kadencji, którą, w której mamy nadzieję będziemy rządzić, i jeszcze w następnej, bo to jest wieloletni proces, ta odbudowa naszej ojczyzny po latach zaniedbania komunistycznego i później jeszcze tych latach transformacji, kiedy różnie bywało, to trzeba, żeby cała klasa polityczna uderzyła się w piersi. Ale też chcemy w Końskich wypunktować Polakom to, co udało się zrobić, a do czego ręki nie przyłożyli na pewno. Z pomocą nasi przedstawiciele opozycji. Z całą pewnością końskie to dobre miejsce i też chciałbym wyjaśnić, że w końskich nie będzie typowej konwencji wyborczej. Taka typowa konwencja wyborcza, kiedy Prawo i Sprawiedliwość pokaże swoją siłę, kiedy zaprezentuje się jako formacja polityczna przed wyborami, gotowa do, do tych wyborów, planujemy na przełom września i października, i prawdopodobnie odbędzie się to w Katowicach. W Katowickim spotku. Panie senatorze, Janusz Lewandowski i Izabela Leszczyna, prominentni yy, przedstawiciele Platformy yy, Obywatelskiej, <noise> podczas imprezy Campus Polska trochę się wygadali, bo Janusz Lewandowski powiedział, że trzeba będzie prywatyzować, Izabela Leszczyna mówi, że ma już gotowe rozwiązania prawne, które mają przekonać Polaków do dłuższego przebywania na rynku pracy. No tak to już jest. Ja jako katolik widzę w tym rękę Pana Boga, że jeśli chce coś ludziom przekazać, to innym ludziom odbiera taki, taki zmysł samozachowawczy i no, chlapią na lewo i na prawo to, co im myśli na język przyniesie i tutaj też mamy przykład tego. Tam są na pewno elementy tego, że to było szczere, że to było, że to był głos podświadomości. Być może mina to próbowała ukryć, natomiast wypowiedziane słowa są jednoznaczne. No, szykują nam, mówiąc w konwencji takiej kulinarnej, szykują nam niezły pasztet, jeśli chodzi o, o rozwój naszego kraju. To w tej chwili, gdyby przejęli rządy, mieliby naprawdę wszystko na talerzu. Bo mają w tej chwili, można powiedzieć, samograja, bo doprowadziliśmy finanse publiczne, doprowadziliśmy do Wzrostu naszego potencjału gospodarczego, do tego, że ściągamy tutaj zachodnie biznesy. Oni by w tej chwili mieli Eldorado. Ale co róż takie, takie piękne określenia się pojawiają. Kilka dni temu pan Donald Tusk powiedział, że jak ty, że już bezpośrednio po wyborach pojedzie do Brukseli i załatwi, żeby, żeby odblokowano pieniądze z KPO. To znaczy, że ten wielki polski patriota wiedział o tym, że ma taką siłę. Sprawczą I do tej pory przez te trzy lata nie zrobił tego, żeby do Polski trafiły te pieniądze, przeszedłby do historii jako naprawdę mąż stanu, gdyby trzy lata temu pojechał do Brukseli i odblokował te pieniądze z KPO. A on mówi, że zrobi to po wyborach, wtedy kiedy jego ugrupowanie ma, ma zamiar wygrać. A z drugiej strony świadczy to chyba o tym, że te pieniądze z KPO są rzeczywiście takim czynnikiem wyborczym stosowanym przez Komisję Europejską, no bo skoro po wygranych przez Platformę Obywatelską, w wyborach mają zostać odblokowane, to znaczy, że ich zablokowanie miało służyć temu, żeby pozbawić władzy prawo i sprawiedliwość. Bardziej antypolskiego zachowania próżno szukać w historii. Polakowi nie godzi się, żeby w ten sposób mówił, że coś od niego zależy gdzieś tam w Brukseli i nie zrobił tego, a zrobi to dopiero w dobrze pojętym interesie wyborczym swojej partii. Te miliardy złotych, jeżeli miał taką siłę, w co wątpię, oczywiście, jeżeli miał taką siłę, powinien walczyć o to, powinien wyszarpywać z Brukseli te pieniądze. Nie zrobił tego i. W tej chwili na pewno y, zostanie odpowiednio oceniony przez nasze społeczeństwo. Senator Krzysztof Słoń, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Radia Kielce. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie senatorze. Bardzo panu dziękuję.